Dzień dobry! Dziś ostatni w ramach tego cyklu film poświęcony Librusowi. Tym razem omówię, jak odczytać i odesłać pracę domową. Po zalogowaniu na konto rodzica lub ucznia w Librusie widzimy zakładkę Zadania Domowe. Liczba w niebieskim kółeczku oznacza ilość nowych prac domowych, jakie pojawiły się od ostatniego logowania. W tym miejscu nauczyciele mogą zamieszczać materiały do samodzielnej pracy dla uczniów. Nie ma jednak gwarancji, że w każdej szkole każdy nauczyciel zadania domowe zadaje tylko w ten sposób. W zależności od szkoły, zadania mogą być zadawane przez Librus, przez Teams lub przez inną platformę. W tym filmie skupimy się na umiejętności odczytywania prac domowych, jeśli nauczyciel wysyła je przez Librus. Podgląd zadań domowych ma zarówno rodzic, jak i uczeń. Jeśli jednak nauczyciel poprosi o odesłanie jakiegoś pliku, np. rozwiązania zadania, to może to zrobić jedynie uczeń, logując się na konto ucznia przez www, nie przez aplikację mobilną Librus. Po zalogowaniu na konto ucznia i wejściu na zadania domowe, pokażą nam się zadania, które mamy zadane przez nauczycieli. Domyślny widok to widok aktualnego tygodnia. Chcąc wyświetlić zadania wcześniejsze, należy wybrać zakres dat i kliknąć filtruj. Tu widzimy dwa zadania domowe. Pierwsze z informatyki, do którego nauczyciel nie dołączył żadnego pliku ani nic nie każe odesłać do siebie. Takie wnioski wyciągnąłem, ponieważ widzę tylko dwie opcje: Podgląd i oznacz jako wykonane. Po kliknięciu opcji Podgląd pojawią nam się szczegóły pracy domowej, przedmiot, temat pracy, kategoria, np. dla chętnych, data udostępnienia, czyli zadania pracy. Termin wykonania oraz treść, gdzie widzimy, co należy zrobić. Po zapoznaniu się z treścią pracy domowej, uczeń powinien przystąpić do jej wykonania, na przykład w zeszycie. Następnie klikamy Zamknij okno. I jeśli dziecko pracę wykonało, to klika Oznacz jako wykonane. Druga widoczna tu praca domowa, poza opisem, widocznym jak wyżej, pod przyciskiem Podgląd. Zawiera również plik załącznika do pobrania przez ucznia, ponieważ widnieje przy niej przycisk Pobierz zadanie. Klikamy go i zapisujemy plik na komputerze. Po pobraniu, w tym przypadku uczeń musi otworzyć plik na swoim komputerze i uzupełnić miejsca wykropkowane. Po dokonaniu zmian pamiętajmy, aby kliknąć Zapisz. Gdy praca jest gotowa, klikamy Wyślij rozwiązanie. Uczeń ma możliwość odesłania nauczycielowi dowolnego pliku. W tym przypadku wybieramy wcześniej edytowany plik. Klikamy Wybierz plik. Pojawi nam się okno otwieranie, gdzie wskazujemy odpowiedni folder na naszym komputerze i dwa razy klikamy na pliku który chcemy odesłać. Następnie naciskamy Wyślij. Po naciśnięciu Wyślij sprawdzamy kolumnę Status przesyłania rozwiązania. Jeżeli jest tam napis Trwa przesyłanie pliku, to klikamy Odśwież. Gdy pojawi się nam zielony haczyk, to znak, że plik został poprawnie przesłany do nauczyciela. Na koniec klikamy Oznacz jako wykonane. I to wszystko. Na koniec chciałbym podkreślić, że po zalogowaniu na konto rodzica, rodzic będzie miał podgląd, jakie zadania uczeń ma do zrobienia. Jeśli jednak nauczyciel poprosił o odesłanie pliku, to z konta rodzica nie będzie takiej możliwości. Może to zrobić jedynie dziecko, logując się na konto ucznia. Dziękuję za obejrzenie. Jest to kolejny film poświęcony aplikacjom użytecznym w nauce zdalnej. Zapraszam do oglądania kolejnych na kanale Polskiego Forum Migracyjnego. W następnym odcinku omówię jak korzystać ze szkolnych kont Google, a w kolejnych jak dołączyć do lekcji na Meet i Microsoft Teams.